Zapraszam Was do wysłuchania fragmentu książki Janusza Korczaka Kajtuś Czarodziej. Opowiedziała mu mama bajkę o Alibabie. Alibaba był wódz rozbójników, arabski zbójca. 40 ich było, a Alibaba dowódca, herszt. Mieli zbójcy w lesie piwnicę. Nazywała się ta piwnica Sezam. Tam chowali skarby zrabowane, tam worki z dukatami i złoto, i drogie kamienie, brylanty. Do piwnicy prowadzą tajemnicze drzwi. Jeżeli powiedzieć Sezamie, otwórz się, drzwi same się otwierają. Bajka bardzo ciekawa. Ano, leży Kajtuś w łóżku i myśli o skarbach ukrytych. Aż potem pyta się ojca, czy są skarby prawdziwe? Nie w bajce, a naprawdę. Bo gdy mu mama i babcia dobrze nie wytłumaczą, chce sprawdzić u ojca. Są skarby, mówi ojciec. Były wojny na ziemiach naszych. Nieprzyjaciel palił i rabował, a ludzie zakopywali, co cenne. Nawet niedawno pisali w gazetach, że w polu znaleźli garnek z monetami. Mówi ojciec, że minister drukuje papierowe pieniądze, bo złoto za ciężkie do noszenia, więc sztapy złota leżą schowane w piwnicach. Tego Kajtuś nie zrozumiał dobrze, bo było za trudne, a może był wtedy śpiący. No, trzeba spróbować. Dobrze. I idzie z babcią do piwnicy po węgiel. Schodzi się pod ziemię, a tam drzwi i długi korytarz. A tam różne małe drzwi, do każdej piwnicy osobno. Babcia zapaliła świecę. Idą, a w kącie korytarza stoi beczka. Schował się Kajtuś za beczką. Babcia wzięła węgiel do kubełka i wychodzi, a Kajtusia nie ma. Woła babcia, Antoś, Antoś, gdzie się chłopak podział? A on przykucnął za beczką i czeka cicho. Myśli babcia, pewnie już na podwórku, i zamknęła piwnicę na kłódkę. Został Kajtuś w ciemnym korytarzu, ale się nie boi. Myśli, czy aby uradzi ciężką sztabę złota. Szuka w beczce. Pusta. Namacał pierwsze drzwi i mówi. Otwórz się, Sezamie. Nic. Namacał drugie drzwi. Otwórz się, Sezamie. Znów nic. Idzie, wraca, ciemno. Kręci się, szuka. Już nawet nie wie, gdzie jest. Sam jeden tak błądzi. Ciemno, cicho. Sezamie, otwórz się. Ale zaczął płakać. Przestraszył się dopiero. Bo może duchy albo szczury. Mały był. Do szkoły jeszcze nie chodził. Krzyczy, wali ręką w ścianę. Myśli, że już się nie wydostanie. Mamo, babciu! I naprawdę mógł długo siedzieć, bo babcia go nie szukała. Bo czy to pierwszy raz Kajtuś na ulicę albo gdzie do sąsiadów? Już mu głosu zabrakło. Babciu, tato, mamo! A na schodach ludzie nie słyszą, bo stukają butami. I Kajtuś stoi nie przy drzwiach, a na końcu gdzieś koło beczki. Ale listonosz przyszedł i w torbie listy układa, stoi w sieni, usłyszał, słucha. Co to? Ktoś tam w piwnicy zamknięty? Dzieciak chyba, zawołał. Pytają się, dlaczego nie odezwałeś się, kiedy cię babcia wołała? Dlaczego za beczkę wlazłeś? Nic nie odpowiada. Nie żeby się bał kary, nie chce, nacierpiał się, a jeszcze go wyśmieją. Oj, Antoś, Antoś, zawsze jakieś figle. Prawdziwe imię Kajtusia jest Antoś. Tak nazywają go w domu. Kajtusiem został na podwórku między chłopakami.